Tymczasem witam wszystkich, którzy oglądają to na kanale live. Kontynuujemy sobie nasz Iron Man Challenge i właśnie na ten moment, no kurde, denerwuje mnie ten green screen. I właśnie na ten moment sobie trzymałem takie pewne opowieści, co tam dzisiaj sobie tego, znaczy nie dzisiaj. Dzisiaj nie pamiętam, już mi się te dni zlewają w jedno. No ale oglądałem sobie niedawno na YouTubie, jest taki koleś, co ma Mad Season, czy tam Session, coś tam, wow, chyba, nie wiem, nie pamiętam jego dokładnego niku jeszcze. No i on nagrywa jakieś tam różne takie materiały, które przypominają, jak to było za czasów Vanilli, gdzieś tam TBC, i porównuje to często też z jakimiś obecnymi, lub przypomina takie legendy, które gdzieś tam były pomiędzy graczami. O, questy będę musiał tego czytać, bo kiedyś w World of Warcraft, to co było, pamiętam to już tylko z prywatnych serwerów na globalu, jak już grałem, no to niestety to się skończyło, ale kiedyś z reguły jak był Realm, no to Realm był tylko... Ci, co się grają na tym realmie, tak jak na przykład ja tutaj na Defias Brotherhood, no to mogłem widzieć tylko osoby, które grają na Defias Brotherhood. Aktualnie jest ten cały system, który się nazywa chyba Cross Realm Zones, jeżeli się nie mylę, i on powoduje to, że łączy nas z jakimiś randomami, przez co zaniknęła pewna taka zajebista rzecz, która właśnie było to, że na jakimś realmie każdy gracz, który gdzieś tam z czegoś zasłynął, miał opinię albo najbardziej nieszanowanego i takiego nielubianej osoby, bądź też właśnie legendarnej, że jakimś był dobrym graczem PvP, czy coś tam zajebistego zrobił. I tam pamiętam, że było fajne to, że dawniej po prostu ta gra, bo tam ogólnie są takie często dywagacje, czy Vanilla była lepsza, czy nie. No i ten Mad Season, wow. Ktoś mówił coś o THC? Nie, my mówimy o WoWie. No i właśnie ten cały Matt, będę mówił Matt po prostu, on często mówi, że właśnie Vanilla była fajniejsza, tak sugeruje bardzo mocno, a moim zdaniem jedyne, co wtedy było fajniejsze za tamtych czasów, no to ta tajemnica. Bo z reguły legendą takiego serwera zostawała osoba, która albo odkryła właśnie jakiś tam bóg, jak na przykład było to z Rogalem, że był jakimś tam koleś, który postanowił sobie nagrać jakiś tam filmik z jakiegoś tam realmu, gdzie to później rozsyłał kolegom, że po prostu robił tak, że ubrał się w takie podstawowe, miał 60 level, bo wtedy 60 był maksymalny, ubrał się w jakieś tam podstawowe zielone przedmioty. No i tego. No i zabijał jakichś tam ludzi, pokazywał właśnie jakiś tam bóg odkrył, że jakoś tak talenty sobie odpowiednio dostosował, że mógł ludzi co chwilę stunować, że miał tak to wybalansowane, że non-stop stuny, jeszcze do tego chyba jakiś tam trinket miał, nie mam pojęcia, że non-stop stuny im walił i tamci nie mieli okazji wyjść ze stuna, i tym takim zwykłym daggerem, co zadaje 2 damage'a, właśnie tak szybko, a czy szybko, powoli trwała, tak było na przyspieszeniu, po kolei wykańczał jakimś tam ludzi. Albo coś tam było, pamiętam, że tego, jakiś legendarny tank był, jakiś Max co solował Naxxramas, gdzie kiedyś Naxxramas był uważany ten pierwszy taki. Kurwa, w ogóle nie mam pojęcia, gdzie ja mam iść, nie robiłem tych questów nigdy. Ale ten dawny Naxxramas był uważany za praktycznie nie do przejścia. Dopiero później tam gdzieś go Blizzard znerwił, ale też podobno był strasznie, strasznie ciężki. A, ale kurde, jak noob się zachowałem, już wiem, gdzie mam iść. No, ale podobno był strasznie ciężki, ale Mac jakiś tam inny odkrył specjalną taktykę, dzięki której właśnie mógł przejść, że gdzieś tam odkrył, że jakiś tam był bóg, dzięki czemu mógł Julia Włokowicz, osiema, witam na streamie. No, ale on odkrył jakiś tam bóg, dzięki któremu mógł dostać jakąś tam tarczę, przez którą był niezniszczalną, i tak wysolował wszystkie bossy, które tam były w danym skrzydle, i ludzie, wow, legenda, super zajebisty koleś. Zresztą ogólnie się tworzyły właśnie takie rzeczy, że ktoś tam coś odkrył, ktoś tam coś zdobył, ktoś tam coś przefarmił, i moim zdaniem Blizzard ponownie powinien, jeżeli by chciał, a i co najważniejsze było coś takiego, że wymaga była kooperacja, żeby grać. I moim zdaniem lekarstwo na WoWa to nie jest jakieś tam wymyślanie super mega zajebistych tych eventów, choć co prawda tych też nigdy za wiele, ale przede wszystkim, żeby dodali trochę takiej nutki tajemniczości do tej gry, żeby zabijanie mobów. Zobaczcie, czy ja nie mam żadnych heirloomów, a tutaj mam moba na 2 strzały i później to się niewiele bierze, żeby ogólnie takie gry czy potyczki PvP były nieco dłuższe, no i żeby wymagano od tego, żeby społeczność musiała grać między sobą i żeby przeciągnąć to w czasie. No bo najbardziej były legendarne osoby, które miały jakieś tam super zajebiste gry czy umiejętności, a nie tak jak teraz, że wszystko to jest tak wyrównane, że nie ma takiego odkrywania jakichś ukrytych smaczków. No i co najważniejsze, powinni moim zdaniem połączyć realmy, że tak jak teraz zlikwidować całkowicie ten Cross Realm Zones,
jaki panuje obecnie, stworzyć, po prostu zrobić wielkie łączenie serwerów, choć tego wydawcy gier MMO się boją, z tego względu, że no jacyś tam recenzenci, jacyś tam srajgówniarze z reguły gadają wtedy, że o, ta gra się kończy, no bo łączą serwery, a moim zdaniem właśnie powinni tutaj połączyć się, żeby były zaludnione, nieco przeciągnąć różne rzeczy, jak levelowanie czy zdobywanie giru, żeby nie było tak jak teraz, że każdy jakiś tam typowy nupek albo ktoś, co w ogóle nikt nie robi, ja jestem osobą, która praktycznie nic nie rajduje ani nic takiego wielkiego nie robi, to mam super zajebiste itemy. Nie, moim zdaniem powinno to trochę tak wrócić, że miałoby się słaby gir, a tylko osoby, które się gdzieś tam starają, powinny mieć mocne. A ja jako, że osoba, że nie rajduje i jakoś tak specjalnych umiejętności nie mam, no to powinienem biegać w greenach po prostu i się starać o lepszy ekwipunek, a nie, że dostaję go tak naprawdę za darmo. To mnie najbardziej denerwuje w WoWie. Jakby to ogarnęli, no to byłoby już zajebiście. Jeszcze jakby powrócił jakiś taki system rankingowy, jednak tutaj by wypadało tylko nieco upgrade'ować ten prestige system, ten prestige honor level. Żeby to było taka legenda, jakieś tam, wiecie, dodatkowe poziomy, że tak jak wbije się maksymalny prestiż poziom level, no to później by się zdobywało jakieś tam punkty, które by dawały takie bonusy, czy coś w tym stylu. Moim zdaniem to by było fajne, a co najważniejsze, to żeby wyciągnąć ludzi świat. Kiedyś było coś takiego, że aby zrobić, znaczy nie, nie było tak, że jak idzie się do jednej krainy, no to się w niej leveluje i koniec, tylko często trzeba było ze stragle, no STV po prostu biec gdzieś tutaj do Arati Highlands, w Arati Highlands coś tam porobić i gdzieś tam dalej, że gra wymuszała od nas ciągłego biegania po świecie i załatwiania jakichś tam różnych spraw. Później na maksymalnym poziomie no to się farmiło jakieś tam różne rzeczy, materiały do profesji czy inne takie pierdoły i moim zdaniem gdyby wyciągnęli ludzi w świat i to wszystko połączyli, to wszystko co wcześniej robiłem, no to WoW byłby ponownie mega zajebistą gierką. Ale dobra, tutaj nadrobię czat. Chodzisz do kościoła? Nie wiem, czy to no dobra. No. Chopin w WoWie są rangi, coś takiego. Tak, jest coś takiego jak w PvP, czyli player versus player, jak tam się walczy z innymi ludźmi, no to jest coś takiego jak prestige level, coś w stylu takich rang właśnie. Tylko że ich nie można stracić, to też fajnie jakby dodali trochę takiego ryzyka. W sumie nie, bo bym się denerwował przy tym. Więc podsumowując, no to WoW po prostu stracił dużo tej takiej tajemniczości, stracił tych legend i epickości, jaką był kiedyś przysiągnięty i które to się wytwarzało właśnie poprzez graczy. A jakby to dodali, dużo tych rzeczy rozciągnęli, byłoby zajebiście. Poza tym fajnie tak sobie posłuchać takich wspomnień. Naprawdę polecam, to jest Mad Season. Wow, chyba. On taki ma nick. Czy Mad Season? Wow, nie pamiętam. Ale bardzo mi się podobają te jego filmiki. Ostatnio się mocno wciągnąłem. Wiesz, że WoW przegrał z Guild Wars ocena graczy? No bo niestety tutaj też jest pewną taką, takim uciemiężeniem WoWa, nie wiem jak to powiedzieć, mi się to z murzynami jakimiś teraz skojarzyło, ale takim właśnie złem dla WoWa jest to, że jest masa osób, które już mają kurwa po 30 lat, czy nawet więcej takich typowych starych graczy, no i nieważne co by się stało, nawet jeżeli Blizzard by zrobił takie Vanilla 2.0 z powrotem, no to oni tak by srali, by płakali, by narzekali, takich bólodupców. Legion ma swoje minusy oczywiście, szczególnie to co przy wymieniłem przed chwilą, to było takie kujące mnie w oczy, ale dla mnie Legion jest o wiele lepszy niż takie Wrath of the Lich King czy coś podobnego, ale te sraje główne, te kijodupce i już staruchy nie ukrywając, no to będą zawsze płakać, że wow, nieważne co Blizzard zrobią, to zawsze się przypierdolą do jakichś takich albo szczególików, albo nawet do tego co ich wypaliło, tylko po to, żeby ponarzekać. Polecam sobie wejść na Reddita World of Warcraft, ja już nawet przestałem to przeglądać, no bo mnie zaczęło to wkurwiać, jak tam ludzie płakali o wszystko co się da, dosłownie do każdego malutkiego szczególiku, no to potrafią się przypierdzielić. Do tego, że kolor czegoś jest inny, a nie tego. A według ich powinno być inaczej. Więc przez to oceny gracze, no bo sami gracze WoWa, nawet ci ludzie co jest najlepsze, albo nie grają i się... Oj, przestałem w ogóle czytać questy, dobra, to się nadrobi. Ale ci ludzie nawet w ogóle nie grają w tego już WoWa, a i tak się wypowiadają. Chuj, że kurwa nawet nie kupił Legionu, że nie zainstalował, nic tam pobiegał. On już z góry zakłada, że to nie jest Vanilla, to nie jest to co on grał w młodości, kiedy był młody i... No to jest gówniane i przez to właśnie jest taka... Przez to właśnie wynikły takie oceny. A WoW spokojnie, jako właśnie tej kategorii MMO, powinien dostać ten Legion, aktualny dodatek 9. Taką.
A Guild Wars, no to z reguły Guild Wars pamiętam, że kiedyś był mocno wyśmiewany, jak ja zaczynałem grać właśnie WoWa, że to taka słaba była gierka, ale jak widać, no to Guild Wars ma po prostu zgraną ekipę graczy, taką społeczność, która jest za swoją grą, docenia to, co jest dobre, co jest złe, no to gdzieś tam zwracają uwagę. Chyba ostatnio nawet to pamiętam, że oglądałem na takim kanale MMU News, że to właśnie dopracowali, że tego, słuchali tych sugestii graczy. Sugestii, a nie płaczy, że tam wyzywają Blizzarda od najgorszych, no bo Blizzard, my chcemy nagi, żeby było. Oglądałem też dzisiaj jakiegoś tam typa fragment z tego, że on chce nagi jako grywalną lasę, mimo że to jest lorowo. Jeszcze chciał, żeby ta naga była Demon Hunterem, to ja się złapałem za głowę, powiedziałem sobie, no żeż kurwa maśle, nie wierzę, że ktoś może być aż takim jebanym idiotą. Ale mówi, nagi, bo nagi pasują, bo fajne, węże, mogą się owijać wokół mountów. A tutaj w ogóle wiecie, co wymyślił za pomysł? No bo tam było takie, o, że jakby miał siedzieć na przykład w takim Harley'u. A to ktoś wymyślił, że o, bo ta naga będzie się zwijać jak taki wąż, taki kłębek i będzie jechać. A buty, a nie musi być widać butów na przykład, czy tam w innych części ekwipunku, no żeż kurwa, jak nagi będą w World of Warcraft, no to... Nie wiem, bardzo mocno ograniczę mój czas, jeżeli chodzi o który bym miał spędzać przy tej grze. Jeżeli by takie gówna. No i w następnym dodatku nie wprowadzą nag, no to jakaś taka ciota oceni to na jedynkę. Przez to się biorą właśnie takie rzeczy. Ale dobra, poczytajmy sobie, co tutaj w ogóle piszą o ten queście, jaka jest fabuła, bo się musiałem zrange'ować niestety. Tutaj większość górali i czołgów parowych, a kurde, już nie pamiętam, ale dobra, nie będę tam udawał. Zaraz, jakby tutaj spierdolić, to jest jako szarżę miałem tutaj chyba. Ale dobra, przeczytajmy sobie tego questa tutaj w trakcie. Większość górali i czołgów parowych Dunmorog walczy na froncie z lodowymi grzywami. Czy to są te trolle z tego? O proszę, to komuś się udało przemycić lodowe grzywy. Zajebiście, tutaj plus dla tłumacza. Którzy rozciągają się na południowym wschodzie. Ledwo utrzymujemy ataki troli, więc co mówić o wtargnięciu ich do wioski i dostaniu się do lidera. Do wtargnięciu do ich wioski dostaniu się do lidera. Dobra, trzecie, nie będę biegał, przeczytam na spokojnie, bo to podejrzewam, że nie fajnie się słucha. Zablokowali nasze ścieki dziwnymi totemami, a tam i to tam, i totemami, które dławią każdego górala, który się do nich zbliży, zostawiając go na pastwę losu. Kamienie są inskrybowane runami ognia, więc runa powinna móc zniszczyć je i uwolnić górników. Dobra, to już to sobie wykonaliśmy. A, to jest fajne takie nawiązanie, bo tutaj te trolle, właśnie te lodowe trolle, które tutaj żyją, oceniają to się. Dowiedzieliśmy właśnie ostatnio, jak tam czytałem questy, że nazywają krasnoludy nie jako dwarf czy tam krasnolud, tylko dzieci ognia, co jest ciekawe. Właśnie to się chyba wzięło od tego, że od Ironforge, od tej żelaznej kuźni. WoWa nie grałem, ale Guild Wars jest fajny. I tak nie ograniczy. Ale co nie ograniczysz? Boże, co za gówno. Nie mogę usunąć Overwatcha z Battle.netu, bo musi się najpierw zaktualizować. Ale. A czemu chcesz usunąć Overwatcha z Battle.netu? To wydałeś tą grę i chcesz ją teraz. I chcesz ją teraz sobie usunąć? Po co? Nie rozumiem. Nie musisz się po prostu. Aha, że chcesz odinstalować, podejrzewam. A to można zatrzymać tam aktualizację, chyba z tego co wiem, i wtedy byś sobie usunął. Kurde, tego Overwatcha muszę sobie zainstalować, tylko że nie chce mi się. Kurde, nie chce mi się kliknąć instalacji i zostawić na przykład kompa na noc, bym pościągał te różne gierki. Ale no, jestem leniwym pitokiem, już o tym mówiłem. Ale dobra, powinienem wrócić do Gnome-Regan, aby pracować nad lekiem dla uleczenia tych wszystkich skażonych gnomów. A, bo tam w Gnome-Regan pamiętam, że był taki event w 2000, znaczy przed wprowadzeniem kataklizmu. Są takie z reguły pre-eventy zapowiadające jakiś tam nowy dodatek. I tutaj pamiętam, że było scenario, które nazywało się... No dobra, nie pamiętam jak się nazywało, ale było związane z tym obleganiem Gnomerganu, że trzeba było wyzwolnić Gnomeregan. I tutaj pamiętam, że zgromadziły się ogromne wojska takich gnomów, jakieś też żyrokoptery, inne takie maszyny. I ruszyliśmy właśnie scenario, żeby odbić tą stolicę gnomów, która jest zakażona właśnie przez... No, raczej była przejęta przez takich gnomów, które tam się zbuntowały, tam nie chcieli tego majstra i zrobili chyba rebelię w tym mieście i je przejęli.
No, no i nagle padł plan, żeby wyzwolić ten Gnomeregan, ale niestety, gdy już dotarliśmy do tego całego serca, tam chyba mieliśmy walczyć, albo nawet pokonaliśmy tego kolesia, który był dowódcą buntu, no to on wysadził taką bombę atomową, tak jakby chyba go pokonaliśmy. No i wszyscy, którzy byli w środku, zostali właśnie skażeni, przez co są napromieniowani chyba, no tam nawet początek gry wygląda tak gnomem, jak się zaczyna, że trzeba się odkazić, musząc teraz zdjąć tę klątwę. Ale dobra. Jednak zostałem w Karanos, gdyż kto miejsce uznaje za dom i pragnę go obronić przed atakami troli. Pracuję tu nad konserwacją naprawą czołgów parowych. Z jakiegoś niewiadomego powodu trole sobie upodobały sprzęt gyromechaniczny i przeszukują wraki w celu ich odnalezienia. Muszę skończyć naprawę. Czy użyczysz mi pomocy? Iść na front lodowych grzyw z południowych skąd miasta i odbierz je. No okej. Okay. Kurde, żałuję teraz, że nie grałem, czy że nie miałem okazji przeczytać tych questów po polsku jeszcze przed reworkiem Azeroth, który nastąpił w Kataklizmie, bo ciekawi mnie, skąd w ogóle lorowo tutaj się wzięły te lodowe trolle w tym mieście. Co prawda trolle są i tak rozsiane po całym Azeroth lorowo, ale co tutaj robią? Czemu się gdzieś tam nie wyniosły? Bo pamiętam, że już były wanili, bo tutaj wiemy, że zostały wcześniej wygnane, ale przebudziły się, bo były te wielkie trzęsienia ziemi. Kurde, co się skończyły te trole, które mam zabijać? Mogły trzęsienie ziemi i nagle trole dostały tak samo jak i trogi pierdolca. To ciekawe właśnie, co one tu robiły wcześniej. Może po prostu gdzieś były takie plemiona, które zamieszkiwały? Cholera wie. Bym musiał się dowiedzieć. Usunąć w sensie skąpa. No, czyli dobrze tego. Później udało mi się to rozgryźć. Zatrzymałem, ale nie mogę usunąć, bo nie pokazuje, żeby zrobić aktualizację. Ale chujowo. Tak samo ja się na Steamie często wkurwiam, dlatego już Steama w ogóle nie włączam. Nie, tylko jak jakąś tam grę muszę odpalić. Nawet dzisiaj Rasta usunąłem z kompa. Bo jak robiłem tego Ninja Streama, no to musiał mi się Alex aktualizować, ale nie da się aktualizować dwóch jednocześnie. Poza tym Steam ostatnio mnie wkurwia z tym, że coś tam oni pozmieniali. Kiedyś było tak, że jak wychodził jakiś patch do nowej gry, no to wystarczyło tylko, żeby ściągnąć aktualizację i można było grać. A teraz z niewiadomych mi przyczyn przez jakieś 15-20 minut, nawet jeżeli to jest niewiele, jakieś tam 50 mega, no to przez te 15-20 minut mi przygotowuje jakieś miejsce na dysku i nie wiem, czemu to się nagle tak wzięło, jest przygotowywanie miejsca na dysku i muszę czekać kurwa pół godziny i się z tego powodu właśnie denerwuję często. Oj, gdzie są te trolle? Dobra, wszystkie zabite. No to się znerwowałem, już usunąłem Rasta i teraz mam tylko Wowa i Alexa. Ja właśnie na kompie, a tego Alexa muszę skończyć. Bo strasznie mi się podoba ta gra. Szczególnie, że jest takie właśnie wyzwanie Falki fajne. Ale to w sumie będę to może bardziej komentował o tym Alexie, gdy już przyjdziemy sobie na tą grę. 3,5 giga aktualizacja. Czekasz tyle, bo masz... Ale ja nie mam kompa obciążonego. To ani nie miałem gry żadnej włączonej, ani nawet przeglądarki, nic. Prosto po włączeniu komputera miałem zużycie procesora, nawet sprawdzałem. 4%, czyli takie normalne, żeby chodził pulpit. Było tylko te całe 4%, a przygotowuje mi w chuj. To już przed tym, przed formatem i teraz po formacie, no CPU. I po formacie mi chodzi to jak gówno ten Steam, więc nawet go nie włączam. Piloci nie mogą się doczekać, jak wejdą na pokład czołgów i wrócą na pole bitwy. Nie zawiedziemy ich. No dobra. Ach, te części są idealne! Za niedługo ci dwaj operatorzy wsiądą swe czołgi i ruszą do bitwy. Dobrze, dziękuję bardzo. To ramę zabiera, ale ramu mam 16 giga. Więc to też niemożliwe, żeby to było, że nagle tyle RAM. Mam 16 giga i to nowiutkiego RAMu jeszcze, znaczy nowiutkiego jak na mój komputer, bo komputer kupowałem z 4, no jakoś więcej niż 4 lata temu, a RAM był właśnie upgrade'owany jakoś tak 2 lata temu, półtorej roku. Nawet dokupywany sloty. Mnie też wkurwił Dirt 3, odpala się i w trakcie odpalania lag, nie wiem czemu. A to może tego gra. Po prostu. Już tak ma. Jakiś tam patch był słaby, czy coś w tym stylu. No nie wiem czemu, jak tak długo nie czekam. Poprawiłem się, że CPU. No to CPU, czyli to zużycie komputera jak mam. Nawet teraz jak sobie wezmę menadżer zadań, to przy streamie mam CPU 43. Stream i włączony WoW, a streamuję z procesora. Z wykorzystaniem zasobów procesora właśnie.
Więc tutaj jest coś dziwnego z tym, dlatego nie chcę mieć już, nie instaluję praktycznie w ogóle tych gierek. Wiem, że jeszcze sobie ściągnę Overwatcha i GTA 5, żeby fajniej jakoś tak urozmaicić te streamy. Dobra. Ach, ty musisz być tym łowcą, którego miał przysłać kapitan Tarzan. Co to jest Tararan? Już przyniosłem większość sił do Frost, coś tam Rend. Teraz czekają na nasze przebycie. Kataklizm sprawił, że wrogowie... A czekajcie, bo to chyba będzie... A nie, to będę się musiał wypierdolić, to ty, no... Na ty takiej paralotni. Kataklizm sprawił, że wrogowie przemieścili się bliżej naszych domów, więc szef sił Gnomeregan prosił mnie, by zbudował katapultę mogącą bezpiecznie przetransportować naszych ludzi na obrzeża Dunmorov. Oto ona! Super bezpieczna, osobista katapulta! Dzięki elektryczności i systemowi VLD spadochronu to dosyć niedawny wynalazek naszych początkujących inżynierów. Ta dziedzina zabierze cię na front w mgnieniu oka. Jedyne co musisz zrobić, to wskoczyć na pokład i przygotować się do lotu. Slam wobec coś tam na ciebie czeka. I tym akcentem dziękuję wszystkim, co oglądali to na kanale.